Witam wszystkich serdecznie. Dajcie znać, czy mnie słychać. I zaczynamy. Cześć Kamilu, Marcinie, Wiktorze, Tomaszu. Dziękuję, Tomaszu. Słuchajcie, mam dla Was, dwa pytania, zanim zaczniemy. Po pierwsze, kto z Was jest po raz pierwszy na tym webinarze? Chciałbym się dowiedzieć, więc jeżeli ktoś jest, to proszę, dajcie znać. Dziękuję, Kamilu. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Agnieszko, również dziękuję serdecznie za informację. Katarzyna, Rafał, ho. Super! A napiszcie jeszcze do mnie... Skąd jesteście? Ja do Was dodaję z Krosna, Rafał z Gdańska, Katowice, Włocławek, wow, ale świetnie. Dębica to niedaleko, Wrocław, no, Norwegia, proszę. Popatrzcie, jakie to jest fajne. Siedzę sobie w domu, w Krośnie, w ciszy i spokoju, pogoda nie za ładna, ale zawsze, a tutaj Joanna do mnie pisze z Londynu, proszę bardzo, już włączam kamerkę, nie ma problemu. Joanna z Londynu, Jacek z Norwegii, czyli praktycznie rzecz biorąc możemy współpracować z całym światem, nie wychodząc z domu, Katarzyna Żubberetem z Rzeszowa, więc zaczynamy. Słuchajcie, zostańcie do końca, ci co byli pierwszy raz, dostaniecie checklistę. Genewa, Ewa, proszę bardzo, wow. Ładniejszą masz pogodę na pewno ode mnie. Dobra, ale świetnie, ale się cieszę, że cała Europa tutaj do mnie, do mojego malutkiego pokoju, mojego gabineciku zawitała. Super. Więc zostańcie do końca, a otrzymacie checklistę oraz kilka innych wartościowych bonusów. Następnie, co dzisiaj zobaczymy? Słuchajcie, jak to robić, żeby mieć duże zasięgi i skupimy się na sztucznej inteligencji, czyli pokażę Wam... O, Piotrze, nieraz byłem w Zamościu. Bardzo ładne miasto. Pozdrawiam serdecznie Zamość. Trzy narzędzia sztucznej inteligencji, z których ja osobiście korzystam na co dzień i to jest po prostu petarda. Te narzędzia usprawniły moją pracę o ponad 90%. Czyli coś, co robiłem, a w Bydgoszczy byłem bileno coś parę tygodni temu, niecały miesiąc temu. Też piękna miejscowość. W Łańcucie byłem, Kasiu, nieraz. Piękny pałac. Uwielbiam ten park w ogóle, więc super. W pięknych miejscach. Patrycja z Krosna, więc nie muszę chyba reklamować. Okej. Trzy narzędzia, które korzystam na co dzień, darmowe, niesamowite, usprawniają działania. Słuchajcie, na czym ja zarabiam na co dzień? Na co dzień jestem social media managerem, czyli moim zadaniem jest prowadzenie kont na Facebooku, na Instagramie, dla innych i oni mi za to płacą. I to jest bardzo dochodowy zawód, bo jeżeli ja teraz Wam udostępnię ekran i sobie wejdziemy w pierwsze lepsze ogłoszenia o pracę, to zobaczycie, że tutaj są całkiem fajne stawki. Popatrzcie się, social media manager, pierwsza lepsza oferta z dziś 12 tysięcy. A to jest Polska, gdzie w Polsce płacą dosyć mało. 8,5 tysiąca. Czyli wszystkie generalnie rzecz biorąc grubo powyżej średniej. To jest tylko, Łukaszu wrzucę, tylko nie miałem kiedy. Piotr, panie Arturze, pytanko, jeżeli nie mam tak jak pan rozbudowanych social mediów, YouTube, Facebook, nie działam. Oczywiście, że tak. Przecież Piotrze, weź pod uwagę, że ja też kiedyś nie miałem. Ja to wszystko musiałem zbudować. Szczerze powiedziawszy, do niedawna szef z dziurawych butach chodził, bo wszystkie profile, które teraz widzicie, ja je naprawdę zbudowałem od grudnia ubiegłego roku, w ciągu 3 miesięcy. W 3 miesiące wygenerowałem takie wyniki. One sobie tam istniały wcześniej, nie ukrywam, ale po prostu siadłem i to zrobiłem. Dlaczego? Dlatego, żeby łapać lepszych klientów, grubsze ryby, lepsze zlecenia, ponieważ patrzyli się, ja nie chcę brać zleceń już po 1000 zł, ja chcę brać zlecenia po 3, po 5000 zł po prostu. I w związku z tym musiałem mieć jakiś dowód społeczny, oprócz tego, że jestem wykładowcą i mam na to papiery, oprócz tego, że prowadzę webinary, oprócz tego, że jestem autorem szkoleń, oprócz tego, że jestem autorem książek, to musieli widzieć dowód społeczny, że ta wiedza, którą mam, jestem w stanie ją przełożyć w praktyce. I dlatego siadłem i wszystkie moje media rozkręciłem błyskawicznie. Teraz skręcam YouTube'a i Pinteresta i dosyć dziwi dobrze. Po kilkanaście użytkowników dziennie mi przybywa. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że nie wydałem na to ani grosza, co Wam zaraz pokażę. Popatrzcie się tutaj. Wracamy sobie do marketingu, wracamy sobie do... gdziekolwiek tu jest social media,
Nie wiedzieć, czemu nie widzę. Zawsze było. Jest. Public relations, social media. Agnieszko, ale czego mają oczekiwać? Mają napisać, przyjmiemy was z otwartymi ramionami, to by po prostu mieli setki ogłoszeń o prac zgłaszających się ludzi, którzy by się napalali na duże pieniądze. Oni muszą jakoś was przesiać. A widzisz, Agnieszko, i ty jesteś żywym przykładem na to, że to działa, bo wypisane jest wymagane doświadczenie, a to ja już tam nie wysyłam, bo ja doświadczenia nie mam. Do odważnych świat należy. Pamiętaj o tym. Popatrzcie się, tutaj jakie mamy ogłoszenia, takie same stawki. A weźcie pod uwagę, że to są oferty pracy. Influencer zarabia znacznie więcej. I jak myślicie, ile mi schodzi z prowadzeniem takiej strony na Facebooku? Jak byście obstawiali? Marcinie, no będzie, do tego zmierzam. Jest. Media społecznościowe są powiązane z AI, dlatego że te narzędzia, o których ja będę mówił, one służą do pracy jako social media manager. OK? Więc poznacie możliwości ich skutecznego zastosowania. Mamy, Marcinie, całą godzinę na to. Jak można to wykorzystać w celach zarobkowych? Tak, Agnieszko, będzie nagranie. I jak zwiększyć zasięgi za ich pomocą? Innymi słowy, jak to zrobić, żeby nasze treści stały się wiralowe, żebyście mogli generować niesamowicie duże wyniki, bo to będzie dowód społeczny i dzięki temu będziecie pozyskiwać klientów. Tak, Marleno, będzie nagranie na YouTubie, potem pokażę, gdzie to wszystko będzie. Nic nie ominęło, spokojnie. Więc jeżeli podstawowy profil średnio kosztuje tyle, a chcecie zarabiać troszeczkę więcej, czyli pod 10 do 15, do 20 tysięcy, do 40 tysięcy, bo takie są generowane przychody, to musicie to robić szybko i musicie robić lepiej niż inni. Nie ma, proszę. Tak, Łukaszu, jedną godzinę miesięcznie na firmie ja tyle poświęcam. Dobrze, Tomaszu, dziękuję. Więc pierwsza rzecz, słuchajcie, kto z was korzystał z Midjourney? Czyli to jest oprogramowanie sztucznej inteligencji, które potrafi tworzyć niesamowite grafiki, potrafi wam generować reklamy, potrafi wam zaprojektować cokolwiek innego. Justyno, 1012 postów. Miesięcznie oczywiście. Agnieszka testowała, Małgorzata testowała. Jak wam wychodziło? Jak wam się to narzędzie podoba? Już pokazuję po kolei, już udostępniam ekran i już wszystko wam pokazuję, jak to działa w praktyce. Słuchajcie, to jest prawdziwa petarda. Popatrzcie się. To się nazywa Midjourney. Już wam wysyłam link. Zaraz wytłumaczę, jak zadawać pytania też. Wszystkiego wam dzisiaj pokażę. To jest narzędzie częściowo darmowe. To znaczy, możecie 25 razy skorzystać za darmo. Ale jak ktoś się nauczy na Midjourney, to macie tutaj Instant.io, gdzie możecie to robić za darmo. Okay. Skupiamy się na... Już po kolei, Agnieszko, po kolei. Wchodzicie sobie na Midjourney, zakładacie sobie konto. Po tych 25 razach musisz albo sobie założyć inne konto na innego maila, albo po prostu płacić za to $10 miesięcznie. I teraz... Właśnie tutaj największy problem macie z zadawaniem pytań. Słuchajcie, żeby generować tego typu grafiki, musicie odpowiednio powiedzieć maszynie, co wy chcecie, żeby zostało zrobione. Więc może ktoś ma jakąś wizję, może ktoś chce, żeby to zrobić, pokażemy na czystym przykładzie. Jeżeli ktoś chce, żeby jemu grafikę zrobiła sztuczna inteligencja, to niech się nie boi i napisze. Więc krok po kroku to wszystko zrobimy. Naga prawda, no to będzie wyzwanie, bo one mają filtry erotyczne, ale spróbujemy. Pierwsza rzecz, punkt pierwszy. Wchodzimy sobie na Google Translator, jeżeli ktoś nie zna angielskiego. Google Translate. I po prostu wpisujemy. I jak, Agnieszko, wyszło? Spróbujemy nagą prawdę. To będzie Naked True, ale naga prawda kobiety na sali sądowej. Zobaczymy, jak to
Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. No to dobra, sprawdzimy. Jak wejdziecie na tą stronę, przekieruję was do Discorda, szukacie kanału w Newbies, a następnie zaczynacie pisać. / i tutaj wam się włącza Imagine Prompt i wklejacie i naciskacie Enter. Tylko że jeżeli macie banned prompt, widzicie, nie może być naked, tak jak właśnie mówiłem. Nie stracą copywriterzy pracy, Piotrze, zaraz ci udowodnię, że nie. I widzicie, tutaj sobie inni też robią, ale jak wejdziecie sobie na ten kanał i wejdziecie sobie, to są moje arcydzieła, i przejdziecie sobie tutaj do Explore, to zobaczycie, co inni tworzyli. I dzięki temu, popatrzcie się, jakie cuda oni tworzą, macie tutaj ich ścieżki, które możecie skopiować. No nie, no tutaj w ogóle, jeśli chodzi o erotykę, opowiadanie erotyczne, otworzenie jakiejś pornografii, to są filtry, które blokują tego typu rzeczy, ponieważ... Jakie są stawki za samo prowadzenie Facebooka? Od 500 do 2000 zł miesięcznie dla influencera, od 3000 bierze agencja. Jak to zrobiłem ze swoim zdjęciem? Aneto, chcesz, żeby twoje zdjęcie przerobić? Wyślij mi do niego link. Zaraz ci pokażę. Może ktoś chce, żeby mu zdjęcie przerobić? To po kolei. Więc załóżmy, że chcę zrobić... Do mnie nie ma problemu, już wam pokazuję. Więc nie piszemy naga prawda, tylko na przykład zobaczymy sobie same kobiety na sali sądowej. Postapokaliptyczny świat. Czemu nie? No, Aneto, prześlij na czacie link do swojego zdjęcia. Popatrz, jeżeli masz swoje zdjęcie na przykład na Facebooku, no już ci pokazuję, to klikasz sobie na to zdjęcie, na przykład na to, prawym, kopiuj adres obrazu i przesyłasz. Nie, Midjourney nie przerabia na razie, ale są inne oprogramowania, które to robią. Dobra, a my sobie zrobimy to, czyli znowu / imagine prompt i niech nam zrobi kobiety na sali sądowej w postapokaliptycznym świecie. I popatrzcie się, jest waiting to start i ja w tym momencie nie robię nic. Zaraz pokażę, jak przerobić zdjęcie też. Jak ktoś podeśle, to super. Jak nie, to będziemy. Ale Marleno, weź pod uwagę, że godzinę to pracujesz w skali miesiąca nad takim Facebookiem, więc 25 zł za godzinę to byś nie zarobiła. No, 4 godziny na miesiąc pracy, to masz stówkę za TikToka, Facebooka i Instagrama. To jest 3000 zł, za coś takiego powinnaś brać. Proszę bardzo. Tak to mi sztuczna inteligencja zrobiła. Każdy z was może zobaczyć. Kopiuj z obrazu. Już wam przesyłam. Proszę bardzo, Ctrl-V. Możecie sobie sami takie zdjęcie podejrzeć. Co o tym sądzicie? Czy to jest fajnie zrobione? Czy to spełniło nasze oczekiwania? A teraz jak byśmy się przerobili? Jeżeli ktoś chce, żeby go przerobić, to niech podeśle mi link do zdjęcia. A jeżeli nie, no bo Agnieszko, bo tutaj na Discordzie masz inne. Ale Aneto, a wejdź na swojego Facebooka. O, popatrz się. Wchodzisz sobie na Facebook. No zaraz ci pokażę, spokojnie. Wchodzimy sobie na Facebook, nie? Oczywiście, Marleno, stawka powinna być z góry ustalona. Na przykład to zdjęcie moje, wejdę na moją stronę. Nie wideo, tylko zdjęcie. O, to jest moje zdjęcie, klikam. Otwórz grafikę w nowej karcie i mam tylko grafikę, kopiuj adres obrazu. I wam w tym momencie wysyłam. Okej, Kasia mi przysłała swoje zdjęcie. Kasiu, w czym byś chciała zostać stworzona? Może być. Kim chcesz być? Powiedz ty mnie. Księżniczką? Kimkolwiek innym? W jakim środowisku was cię zrobić?
Proszę bardzo, jako księżniczka. Ok, więc wchodzimy sobie znowu na kanał. Zaczynamy pisać slash imagine prompt. Tu jest dokładnie tak samo. Następnie wklejamy adres tego obrazu, czyli kopiuj adres obrazu. Następnie go wklejam i następnie piszę, co ma być tutaj zrobione, nie? Czyli piszę księżniczka świat Disneya. Okej. I zobaczymy, co nam zrobi. Wchodzę. Ctrl V, piszę dużo szczegółów. Details, rozdzielczość 8K. Lecimy. Agnieszka będzie zaraz superwoman. Nie ma problemu. Zaraz zrobimy Agnieszkę w międzyczasie. Ją otworzymy. OK. A w międzyczasie tutaj on się, widzicie, tutaj rozgrzewa, buduje. Już zaczyna nam malować. Już nam tworzy jakąś postać. No i już zaczyna to wyglądać. Powolutku nabiera kształtów. Zaraz. Paweł, tam za $10, no bo ja z tego korzystam na bieżąco i dla mnie jest to potrzebne, więc mogę się bawić. Proszę bardzo, czy jesteś podobna do siebie? Czy ten wynik jest zadowalający, jak sądzicie? Zdjęcie było takie, żeby porównać. O, to już mogę wyłączyć. Zrobił coś takiego. To dobra, to teraz robimy Agnieszkę w takim razie. Wchodzimy sobie w Agnieszkę. Kopiuj adres obrazu. Wybieram sobie znowu prompt imagine. I wrzucam do DC Universe. Wonder Woman to było? Wonder Woman. Superwoman, okej. Superwoman. Hi. I Tales 8K rozdzielczość, lecimy. Nie, Piotrze, to nikt nie robi materiałów. To jest stworzone przez sztuczną inteligencję. Więc tutaj nie ma problemu z prawami autorskimi, a jeżeli mamy zdjęcie w komputerze, to musimy je gdzieś wgrać. Jakie stawki ma agencja? Marleno, agencje mają różne stawki, ale raczej kasują tak, żebyś wyszła co najmniej 3000 na miesiąc wychodziło. Oni sobie tam różne przeliczniki robią, żeby ten efekt był końcowy. Proszę bardzo, tworzy się Agnieszka. OK. Ile sztuk za $10? 200. No, już prawie, że skończył. Już 90%. No. Proszę bardzo, Agnieszko. Adrianie, wiem, że wykorzystują tego typu grafiki na przykład do generowania wzorków na koszulki, które potem sprzedają na Amazonie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Robią z tego prasowanki i sprzedają właśnie w ten sposób. Więc proszę bardzo, Agnieszko, co sądzisz o sobie w roli superkobiety? Dobra, proszę bardzo, dobra, kończymy już zabawę, czyli widzicie, jaki jest w tym potencjał. Weźcie pod uwagę, że teraz się wygłupialiśmy, teraz bawiliśmy się, ale my w ten sposób możemy projektować reklamy. Ja takie reklamy projektowałem na co dzień, jeżeli wejdę sobie w swoje dzieła. No tutaj ktoś sobie chciał Miley Cyrus jako dinozaura. Tutaj robiliśmy różnego rodzaju właśnie rzeczy. Tutaj na tłusty czwartek robiłem grafiki na przykład, więc fajnie całkiem wyszły.
Tak, papugarnię też robiłem, Małgorzato. Tu była reklama papugarni na walentynki zaprojektowana, czyli wykonałem reklamę, którą potem wykorzystałem właśnie w kampanii walentynkowej. No to jest właśnie taka reklama, Łukaszu. To jest właśnie reklama, którą zaprojektowała mi sztuczna inteligencja i wykorzystałem ją w kampanii marketingowej na walentynki. Tutaj robiłem więcej tych reklam, bo robiłem jeszcze taką reklamę. Naprawdę tego zrobiłem dosyć sporo. Robiłem reklamę dla warsztatu tuningowego na przykład. Gdzie go mam? Tutaj mam. Tutaj robiłem reklamy webinarowe, żeby mi zaprojektował szablon na przykład dla Michała pod kursy Forex. Tutaj robiłem reklamy świąteczne dla warsztatów tuningowych. Robiliśmy sanie świętego Mikołaja. Nie, Piotrze, nie uczyłem się długo, znaczy inaczej, uczę się cały czas. Więc widzicie. Tak, Agnieszka, masz się zalogować na Discorda i masz właśnie działać tak dalej. Tak, Martyno, tak. U mnie kurs, dobrze, że o tym wspomniałaś, u mnie kurs się zaczyna od nauki pozyskiwania klientów. I studenci, z którymi współpracuję, tam na uczelni, na której wykładam, w pierwszej kolejności uczymy się perswazji sprzedaży, czyli w pierwszej kolejności uczymy się, jak pozyskiwać klientów kiedyś na swoje zadania. Ponieważ ja wychodzę z założenia, że szkoły mają jeden problem, uczą, jak być pracownikiem, a ja chcę, żeby oni się nauczyli samodzielnie myśleć i zostać pracodawcami kiedyś w przyszłości. Bartku, branża fitness? Już ci podaję gotową strategię. Takie coś kosztuje 5 tysięcy, więc masz ode mnie w gratisie. Znajdź dziewczynę o nieco bardziej obfitych kształtach. No nie, dobra, grubą po prostu. Znajdź grubą dziewczynę, bo ty, jak ćwiczysz fitness, jesteś taki i wszyscy cię nienawidzą za to, że tak dobrze wyglądasz, więc ty się nie nadajesz do reklamy. Natomiast znajdź taką pulchną kobietę. I niech ona zaczyna nagrywać filmiki, czyli moje postanowienie noworoczne, w tym roku schudnę 25 kilo, obserwujcie mój profil i moje postępy. I ona sobie tam ćwiczy, ty jesteś w tle, ty jej pomagasz ćwiczyć. Ona w ogóle o tobie nie wspomina, ale z biegiem czasu coraz więcej osób, coraz więcej osób, coraz więcej osób ją zacznie zaobserwować, bo to będzie jak serial, a seriale są wciągające jak chodzenie po bagnach. I ona na końcu, jak już będzie osiągała fajne rezultaty, to powie: bez Bartka by mi się to nie udało. Polecam, dziewczyny, siostry moje, polecam wam tego trenera. Nie ma lepszego na świecie. Był czuły, był cierpliwy, wytrzymywał moje chimery i dzięki niemu schudłam 25 kilo. Bach, masz setkę klientek na start. W Kroście na Pańsie, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych. Kierunek marketing internetowy. Jak ci się, Bartku, podoba takie rozwiązanie? Proste, eleganckie, ale idziesz pod prąd. Nie ma problemu. OK, idziemy dalej. Narzędzie numer dwa, którego korzystam namiętnie, to jest ChatGPT. Zapewne znacie go, ale o grafice. To co zrobić? Pokazać po prostu pięknych ludzi, jak z uśmiechami na ustach wyciskają z siebie siódme poty. Musisz pokazać, że to jest trendujące, że to jest modne, że warto tam bywać, bo będziesz szczęśliwszy. Zrobione. Marcinie, jeszcze raz powolutku. Wchodzisz, jak się zalogujesz na Discorda, czyli jak przejdziesz tą całą ścieżkę tutaj, w Midjourney przekieruje cię na Discordzie. Wchodzisz na kanał Newbies, obojętnie który, a następnie sobie tutaj na dole zaczynasz pisać slash, imagine i tak dalej. Tak, Marleno, możesz ją wykorzystywać. I w ten sposób zaczynasz pisać i Piotrze, tak, to prawda, to nie ja będę prowadził, tylko mój kolega Mateusz. Takie będzie szkolenie i on was nauczy właśnie zakładać stronę. Gdzie się zapisują wasze grafiki? Na waszym koncie, czyli tutaj. O, jak ja sobie teraz odświeżę konto, to wszystkie grafiki, które zrobiłem, one mi tutaj wpadły na moje konto. I mogę do nich cały czas, co chwilę wracać. Przyjdź na webinar, za taki sam link za tydzień o tej porze. Widzicie, o, tutaj wszystkie grafiki, które są zrobione. No i wpadły już księżniczka, super kobieta,
sąd apokaliptyczny i tak dalej. Wracamy do naszego ChatGPT. Jest ChatGPT pierwszy, który wam już teraz wysyłam i on jest najdoskonalszy, ale są też dwa inne. Pierwszy z nich to jest wersja beta, czyli lepsza, ale ona się lubi zaciąć, ale jest dużo dokładniejsza i dużo fajniejsze rzeczy robi. A trzecia miejsce to jest, ja to powyłączam już, jeśli pozwolicie, o. To jest Bing, po prostu przeglądarka, wyszukiwarka internetowa Bing. I w Bingu musicie się zapisać tutaj na wypróbuj to, podać swój adres e-mail, poczekać parę dni i ona was zapisze na ChatGPT według Binga, bo oni to też wykupili i to jest darmowe, tylko trzeba się zapisać na listę i trzeba swoje odczekać. Ja czekałem ponad tydzień. Ja, Łukaszu, nie płacę za ChatGPT, dlatego że masz w Bingu za darmo, a w Bingu jest o tyle fajnie, że oprócz tego, że on ci szuka informacji, tak, działa. Oprócz tego, że on ci szuka informacji, on ci od razu podaje odnośniki do stron, więc możesz sobie zaczerpnąć więcej. Gdzie jest ryzyko z czatem GPT? Bo na przykład Bartosz, interesuje go branża fitness, czyli podaj trzy powody, dla których warto ćwiczyć. No i standardowo o tej porze, ale może mi się uda to inaczej zrobić. Odśwież, w końcu zapali. O dobra, verify. Lecimy. Więc on sobie tam coś napisze. Ale to będzie dalekie od doskonałości. To nie będzie dobre rozwiązanie. W międzyczasie, jak on napisze, czy to się podobało do tej pory, co pokazałem? Czy to jest dla was wartościowe? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Bo uwielbiam, jak są takie webinary jak dziś, kiedy jesteście bardzo zaangażowani, kiedy dużo piszecie, wiadomości mi tutaj latają na ekranie. Wtedy ja wiem, że dobrze wszystko się dzieje. Więc w międzyczasie, zanim się to napisze, Małgorzato, może to nie wszystko znasz, bo ci pokażę troszeczkę inny patent. Kto by się chciał tego tak kompleksowo nauczyć? Czyli jak zdobyć klienta, jak działać na Facebooku, jak działać na Instagramie, jak zrobić, żeby mieć takie wyniki, słuchajcie, 12 tysięcy, 23 tysiące odbiorców, milion odbiorców miesięcznie za darmo. Żeby mieć takie wyniki, po 2 miliony wyświetleń w zasięgach, żeby mieć te 40 tysięcy, żeby to wszystko działało, żeby, popatrzcie się, ja na reklamę wydałem na zasięg płatny 17 tysięcy, a milion odbiorców przyszło za darmo. I do tego wszystkiego wykorzystałem tak naprawdę sztuczną inteligencję. I zaraz wam krok po kroku to pokażę. We wszystkich tych profilach, na TikToku, Instagramie, YouTubie, Pinterestie, Facebooku, wykorzystuję sztuczną inteligencję do generowania wartościowych treści. Tylko gdzie jest haczyk? Popatrzcie się. Napisało coś tam, bo napisało. On jeszcze myśli. Więc w międzyczasie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym kursem, to zapraszam do rozmowy. Czyli innymi słowy, piszę dalej, a ja wam tutaj pokażę, o co chodzi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby się tego wszystkiego nauczyć, to jest kurs online, możecie się tego kompleksowo nauczyć, wszystkiego. Dostęp jest dożywotni i cena jest dopasowywana do waszych potrzeb. Wystarczy się zapisać na rozmowę. Jeżeli się zapiszecie na taką rozmowę, macie gwarancję zwrotu w razie czego. To jest depozyt w 100% zwrotny, a jako bonus otrzymujecie mój e-book numer 1, czyli jak błyskawicznie generować pomysły na posty bez sztucznej inteligencji, i bonus numer 3, mikrokurs, zanim dołączycie do kursu. A wystarczy tylko wejść i kliknąć. Dobra, w międzyczasie to mi napisało. I tekst, pomimo tego, że jest merytorycznie dobry, to jest taki nudny, że ja bym zasnął już tutaj. Więc generalnie rzecz biorąc, to bym wziął i podzielił na 3 równe posty. Następnie wziąłbym sobie jeden z tych postów. Kopiuj. Napisz językiem korzyści, dla czego warto
ćwiczyć fitness. Zobaczymy, co mi wymyśli. To mi więcej, bo to jest słabe. To są trzy takie posty, zapchaj dziury. To jest generalnie rzecz biorąc niedobry tekst. Nie przyciągnie nikogo, nie zwróci uwagi, nic nie sprzedacie, nic nie zarobicie. Dlatego przepiszemy to w troszeczkę inny sposób. I widzicie, on się już w tym momencie poprawił. Okej, mamy to. O, i to mi się już bardziej podoba. Niby to samo, ale trochę inaczej. O, a to jeszcze lepsze. Okej, stop generating. Napisz językiem korzyści. Tekst dla lektora do 1 minuta wideo i wklejamy tekst, który chcemy zrobić. I on nam w tym momencie, dziękuję Przemku za dobre słowa, on nam w tym momencie napisze coś naprawdę bardzo wartościowego. On nam napisze gotowy tekst, który tak naprawdę naszym jedynym zadaniem będzie przeczytanie go z kartki do kamery. I mamy gotową treść wideo. Czyż to nie fajne? Ale żeby się tego nie uczyć na pamięć i żebyśmy, jak nagrywamy się w telefonie, żebyśmy nie błądzili oczami wszędzie, gdzie się da, pokażę wam, jak to jeszcze bardziej usprawnić. Chcecie? Tak, Aniu, będzie nagrany. Zanim on napisze, to wam pokażę, gdzie możecie obejrzeć powtórki. Wchodzicie sobie na YouTube, potem wyślę link, i wpisujecie sobie IBMF. IBMF. O, i tutaj widzicie to ja. No więc wchodzicie sobie w ten kanał i tutaj macie webinary, marketingowe lekcje i tak dalej, która strona, Olu? W międzyczasie on mi skończył pisać. Nie, jeszcze pisze. Jeszcze pisze, on mi to pisze, a my w międzyczasie przełączymy się na smartfona. Więc udostępniam stronę na smartfonie. What? No ja udam, nie działa. Masz działać i nie kombinować. Dobra. Jolu, Bing, w Bingu masz też chat GPT, tylko że jak wchodzisz w stronę Bing, to on ci tutaj pokazuje, wypróbuj to. Widzicie, ja już mam zadaj pytanie, wypróbuj to. Klikasz i musisz podać swojego maila i po paru dniach dostaniesz maila z powrotem, że zaakceptowali twoje członkostwo w programie testowym. Czyli będziesz miała rozbudowanego chat GPT z poziomu Bing, wiesz? Bo tak to nie działa na razie, póki co, bo dlatego, że ChatGPT z poziomu Microsoftu będzie płatny. Więc trzeba być w tej wersji próbie testowej, czyli klikasz wypróbuj to, podajesz swój e-mail i czekasz cierpliwie, aż ci odeślą. Ale zaleta jest taka, że tutaj się w ogóle nie zacina. OK, wracamy do naszej wersji. Napisał. Kopiuję sobie to. Wchodzę sobie w notatnik. Wklejam sobie ten tekst. Okej. Byle jak, bo jest mi to, dla mnie to nieistotne. O. Chodzi o to, żeby mi się to dobrze czytało. OK, i sobie to zapisuję. Plik, zapisz jako, nowy folder, webinar. Następnie, jeżeli macie konto na Google Drive, to super. Jeżeli nie, to sobie załóżcie, bo jest 15 giga za darmo. Wgrywamy sobie to tutaj. Nowy, prześlij plik, nowy folder i gdzieś tu miałem ten webinar.
I on mi się tutaj wgrał. Wracamy do naszego kochanego telefonu. Wchodzimy sobie do App Store'a, czy tam do sklepu Play i wpisujemy sobie, jak się kiedyś włączy, bo to teraz chodzą mi dwa komputery i telefon na jednym Wi-Fi. Ja może Wi-Fi wyłączę. Dobra, wpisujemy sobie prompter, czy tam teleprompter i wyszukujemy sobie takie oprogramowanie, jakie chcecie. Ja akurat nie zainstalowałem sobie Elegant Teleprompter, co nie znaczy, że musicie mnie naśladować, bo Tomku, gratuluję, będę również działał. Możesz ćwiczenia na kursik również. Zainstalujecie sobie tą aplikację, odpalacie ją, dodaj import tekst, importujecie sobie z tego dysku. Na iPhone'ie tak samo, oni mają, to po prostu jest też takie same oprogramowania prompteru. Mamy webinar, on mi się w tym momencie ładuje na telefon, proszę bardzo, play. Oczywiście ja mam wersję darmową, bo nie będę płacił. Widzicie, mam taki ekranik przesuwny. Przesuwam go sobie jak najbliżej kamery, następnie włączam sobie wideo, stawiam sobie telefon na statywie, włączam sobie play i zaczynam sobie czytać. Ale dzięki temu, że tekst mi się przewija zaraz pod kamerką, ja w tym momencie patrzę się bezpośrednio w ekran odbiorcy. Więc to wygląda tak, jakbym to mówił od siebie, naturalnie. Mogę gestykulować, moje oczka nie latają nie wiadomo gdzie. Jest to bardziej naturalne. Jak skończę nagrywać, jestem zadowolony. Właśnie zrobiłem wiralową treść. Tadam, proszę, dziękuję. Teraz następnie to trzeba włożyć wszędzie, gdzie się tylko da. Są do tego oczywiście aplikacje. Aneto, do usług, a pomyśl sobie, czego bym cię w kursie nauczył, skoro takie rzeczy pokazuję za darmo. Wyciągnij z tego wnioski. Okej. Okay. O, więc widzicie, taki tekst mi to wszystko wygenerowało. Kurs jest dopasowywany do waszych potrzeb. Dlatego jest ta rozmowa, żebyśmy się przekonali, co umiesz, a czego nie umiesz i dopiero wtedy podejmujesz decyzję. Jest wiele pakietów i poziomów cenowych, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Nie chcę tutaj dawać cen, bo dałbym wysoką cenę, to by część uciekła z krzykiem, na przykład w tym najwyższym pakiecie VIP-owskim. Dałbym najniższą cenę, to bym nigdy nie sprzedał VIP-owskiego, no proste i logiczne. Dlatego po prostu robię tak, a nie inaczej. I w ten sposób macie za pomocą sztucznej inteligencji, jesteście w stanie nagrywać wiralowe treści. Do tego dorobicie grafikę, ale to nie koniec pomysłów ze sztuczną inteligencją. Tak, Marleno, uczę. Co to za kierunek? To jest kierunek licencjacki, marketing internetowy. Ok, wracamy do naszej zabawy. Dlaczego to narzędzie jest niebezpieczne? Bo nie można temu ufać. Na przykład wejdźmy sobie na Google i napiszmy drużyna piłkarska czwarta liga. Poszukajmy jakąś. Albo nawet nie wiem, jakie są najniższe ligi, bo ja nie oglądam piłki nożnej. Martyno, kompleksowo, jak zdobyć klienta, jak sprzedawać, jak pozyskać klienta przez telefon, jak działać na Facebooku, TikToku, Pinterestie, YouTubie, Twitterze, Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Jak masz pełen kurs grafiki, pełen kurs copywritingu, pełen kurs tworzenia reklamy, kurs wystąpień publicznych, kurs nagrywania kursów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Adam, ok, wszystko fajnie, ale jak ktoś szuka głównie kontaktów B2B, a nie indywidualnych klientów. Ale Adamie, te same techniki są do indywidualnych klientów, jak i do B2B. B2B rozmawiasz nie z firmą, tam też jest jakiś człowiek, więc jeżeli nauczysz się rozmawiać z człowiekiem, to nauczysz się sprzedawać. Tak mniej więcej. Dobra, bo muszę jakąś taką dziwną, jakąś największą badziewną drużynę piłkarską, taką drużyna piłkarska, nie wiem,
Najniższa liga albo jakiś klub sportowy, nie wiem. Najgorsza liga w Polsce, klasa C. Drużyna piłkarska, klasa C w takim razie. Przykład, klasa C. Goplaniak Ruszwica, proszę bardzo. Niech będzie. Rafał, dziękuję za pomoc, bo szuka pół dnia. Ctrl C. Napisz trzy ciekawostki na temat Goplania Kruszwica. I on w tym momencie się zapoci. Bo próbowałem to wielokrotnie i on w tym momencie już zaczyna wypisywać bzdury. Więc widzicie, to jest tylko narzędzie, które musicie bardzo mocno pilnować. Ono fantastycznie wam pomaga, ale nie zrobi pewnych rzeczy za was. Widzicie, Goplania Kruszwica to coroczne święto, które odbywa się na Kujawach. No więc sami widzicie, to nie jest jeszcze perfekcyjne, to nie jest idealne. To jest fantastyczne narzędzie, ale nie perfekcyjne. Takich narzędzi jest więcej. Instant Art na przykład, bez Generate, nie wiem czemu, to jest darmowa odpowiedź na Midjourney. Czyli to samo, co tam, tutaj możecie robić za darmo. Jest troszeczkę gorsza jakość tych nagrań, ale jest. A on dalej tworzy o głównym punkcie programu i Goplania Kruszwica. Proszę bardzo. Widzicie? Totalna bzdura. Więc pamiętajcie, miejcie to z tyłu głowy. To jest nadal tylko narzędzie. Kolejna strona, którą warto wam pokazać, to jest Predis. Słuchajcie, to jest petarda. Predis to jest sztuczna inteligencja, która od A do Z robi wam posty. Komu zrobić, zaprojektować post? Z grafiką. Potrzebuje tylko temat, branżę, cokolwiek. Fizjoterapia. Proszę bardzo. Ok, muszę się zalogować, bo gdzieś tu miałem hasło. Ok. Co mi się tu porobiło? Nie chcę się łączyć z żadnym, spadaj. Create new. Skuteczne techniki w fizjoterapii. Język polski, single image, działaj. I on mi w tym momencie zaczyna robić. On mi napisze treść i on mi stworzy grafikę do tego. Widzicie? Tworzy się samo. Ja mogę iść po kawę. Grafik oczywiście jest to w pełni edytowalne. On jeszcze tutaj mi treści myśli. Proszę bardzo, napisał mi tekst i zrobił mi grafikę. Predis jest darmowy 12 razy w miesiącu. Czyli 12 razy w miesiącu można za darmo z niego korzystać, potem się resetuje. Nie wiem ile, bo ja z tego korzystam bardzo rzadko i mi się bardzo śpieszy. Dlatego, że ja potrafię na 50 różnych sposobów w ciągu minuty wygenerować pomysły na posty. To jest ten e-book, który dostaniecie, jak wykupicie rozmowę. Tam dostaniecie 33 techniki, czyli lotem błyskawicy macie pomysły. To jest tylko uzupełnienie. To będzie technika 34.
Sami widzicie, ile jest fantastycznych narzędzi, a takich narzędzi powstaje codziennie co najmniej 5, każdego jednego dnia. Dlatego jeżeli chcecie się tego nauczyć, jeżeli chcecie to opanowywać, to jeszcze nie koniec, pokażę wam, jak jeszcze bardziej wykorzystać sztuczną inteligencję w działaniu. To mówi bonus numer 1, bonus numer 2, bonus numer 3, to wszystko dostajecie. Dziękuję, Przemku. To wszystko dostajecie właśnie za darmo. Wystarczy, że się jako bonus do rozmowy. Pamiętajcie, jeżeli się nie zdecydujecie na kurs, jest to depozyt 100% zwrotny. A oprócz tego jeszcze mam dla was jedną niespodziankę, czyli zapis do grupy i pokazuję kolejną rzecz. Checklistę obiecaną za chwilę dam, a tutaj macie link do grupy na WhatsAppie, gdzie możecie być ze mną w kontakcie oraz z innymi. Więc zachęcam was tam, a my wracamy do naszej zabawy. Słuchajcie, robicie na pewno, kto z was korzystał z Canvy, kto był na webinarze, się chciał nauczyć Canvy, to fantastycznie, sobie tutaj parę rzeczy już powyłączam, czyli widzicie, na TikTok pokazałem wam, jak zrobić i popatrzcie się, to wszystko generuje wyniki. To wszystko generuje wyniki. Cały czas do przodu leci. To wszystko generuje wyniki. To są prawdziwe wyniki, żeby nie było, że są płatne. To pokazuje wam, że to jest ostatnie 28 dni. Proszę bardzo, 1 000 000 wyświetleń na Facebooku. Wejdziemy w Instagram, będzie bardzo podobnie. Instagram mam trochę słabszy, tylko 273 tysiące, idzie przeżyć, ale niemniej jednak po 100-150 osób dziennie zaczyna mnie obserwować. Dlaczego? Dlatego, że umiem sobie też pewne procesy zautomatyzować i teraz wam pokażę, jak to zrobić. Wiecie, że w Canwie można tworzyć fantastyczne rzeczy. To na pewno, prawda? Między innymi możecie zrobić relacje. Relacja na Instagram. Ale chcielibyśmy to zautomatyzować. Więc popatrzcie się, wchodzimy sobie, dajemy sobie już spokój z goplaną kruszwicą. Podaj 7 cytatów na temat fizjoterapii. I on mi 7 cytatów na temat fizjoterapii wymyśli, znajdzie w internetach i tak dalej. Autora też odnajdzie, nie ma z tym problemu. No i on mi to tworzy. W międzyczasie ja sobie wchodzę w Google Sheets albo w Excela zwykłego, co kto lubi, ja nie lubię Office'a. Co znowu? No myślę, dobra. To mogę wyłączyć. On już 6 w międzyczasie napisał. I teraz ja sobie zautomatyzuję i sprawię, że zrobię sobie lotem błyskawicy bardzo szybko 7 relacji na Instagram. Ciach. I problem z głowy. Wchodzę sobie, wgrywam sobie tytuł. Następnie klik pobierz jako CSV. Przepisuję sobie w tym miejscu, pięknie, a następnie, skoro już sobie zrobiłem szablon, otwieram sobie pusty szablon w Canwie, czyli żadna filozofia, wybieram sobie coś, co mnie interesuje, czyli na przykład cytaty, a niech sobie będzie to równie dobrze, bo to mi się podoba, to sobie usunę, ponieważ te cytaty są długie, to ja sobie tutaj dołożę. Następnie wybieram sobie w Canwie o takie coś, tworzenie zbiorcze i klikam prześlij plik CSV. Następnie sobie przesyłam ten plik CSV, a potem jak już go mam, to sobie w te 3 kropeczki wchodzę i daję połącz dane. I zmienię sobie czcionkę, bo ta jest średnio czytelna. Dam sobie jakąś inną, bo niezbyt to dobrze wygląda. O, od razu lepiej i bardziej sobie to trochę rozstrzelę i przesunę do góry. O. I dam sobie dalej wygeneruj. Tadam. Możecie to sobie zrobić z poziomu telefonu komórkowego i każde po kolei zaplanować. Czyż to nie fajne?
Dziękuję, Dario, że się podobało. Mówię, to jest tylko kropelka tego, czego możecie się nauczyć na kursie. Więc jeżeli ja wam takie rzeczy pokazuję tutaj, to wyobraźcie sobie, co będzie w środku. I widzicie, jak sztuczna inteligencja potrafi wam usprawnić życie. A weźcie pod uwagę, że Canva pracuje nad twoją sztuczną inteligencją, Google pracuje nad swoją sztuczną inteligencją, to się dzieje. Więc jeżeli chcecie się tego nauczyć, bo to będzie po prostu nieunikniony element pracy biurowej. Ci, którzy będą sceptyczni, sorry, zostaną zwolnieni. Ci, którzy zaczną się tym tematem interesować, zostaną uznani za wysokiej klasy specjalistów, których będą chcieli inne firmy zatrudniać. Bo jeżeli ktoś ogarnął sztuczną inteligencję i umie w te komputery, no to musi od razu więcej zarabiać, prawda? Więc social media manager, który potrafi sobie lepiej zorganizować pracę, zarobi więcej, wykonując mniej czynności. Ktoś, kto usprawni pewne procesy, na przykład zautomatyzuje tworzenie, generowanie raportów, zautomatyzuje odpowiedzi na maile, bo tak, jest oprogramowanie sztucznej inteligencji, które wam odpowiada na maile. Nawet ChatGPT można do tego wykorzystać, żeby... Adrianie, ostatnio w Stanach ustawili ChatGPT do negocjacji z agentem ubezpieczeniowym i kurde wygrał. Więc wszystko jest możliwe. Wynegocjował bardzo dobrą stawkę. Było takie ćwiczenie, właśnie było takie badanie. No u nas jest inny system, więc u nas by to na razie nie przeszło, ale w Stanach to się już udało. Tak długo negocjował i taki języka używał, że po prostu agent odpuścił i ChatGPT wygenerował zdecydowanie lepszą ofertę niż człowiek. To się dzieje. To jest pociąg, który ruszył, który nabiera rozpędu i przyspiesza. I malkontenci mogą wyskoczyć co najwyżej, bo on się na pewno ani nie zwolni, ani nie zatrzyma, więc lepiej to umieć już dziś. I z tym przesłaniem chciałbym was... No, panie Krysia, to pani Krysia zdecydowanie długo nie pociągnie. I z tym przykładem mówię, po raz ostatni chcę wam wrzucić... dałby radę. A czemu miałby nie dać? Przecież randka to jest też pewnego rodzaju psychologia. Przecież są zawodowi podrywacze. A skoro są zawodowi podrywacze, to znaczy, że oni działają według pewnych schematów i pewnych działań, zachowań, które można maszyna nauczyć. I ona będzie tak dobierała teksty, tak wam będzie lukrowała, że na wszystko się zgodzicie. Łukaszu, takie rzeczy pokazuję na kursie. OK? To już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy. Ale są boty nawet do automatyzacji WhatsAppa, odpowiedzi na WhatsAppie, maili, wszystkiego. Więc to wszystko można sobie teraz ustawiać. Są boty, które wam generują automatycznie strony internetowe. Pokazałem wam, że sztuczna inteligencja jest w stanie zbudować posta, ale jest równie dobrze w stanie wam zbudować stronę internetową. Jest w stanie napisać odpowiedź na bloga. Jest w stanie zaprojektować wideo. Naprawdę możliwości są ogromne i warto się tego nauczyć. Zastanówcie się, co lepiej się nauczyć. Opanować Midjourney, które będzie generowało fajne grafiki. Coś wam teraz pokażę. Które będzie generowało fajne grafiki, czy opanować Photoshopa, co zejdzie wam parę lat. To, co teraz wam pokażę, to jest profil na Instagramie. Tylko muszę sobie w niego wejść. Instagram. Okej, szukaj. Jak ona się nazywała? Kadi Reeves. Kadi Reeves. To jest profil na Instagramie. Fajna dziewczyna, nie? Co o niej sądzicie? Ładna? Ma 42,8. Jak rano patrzyłem, miała 42,5. Tylko że jest jeden problem. To wygenerowane są zdjęcia przez sztuczną inteligencję. No bo jest sztuczna, Agnieszko. Ona nie istnieje. To wszystko zostało zrobione przez sztuczną inteligencję. W pomniejszeniu, z daleka, wygląda dobrze. Dopiero jak się powiększy, to widać, że to jest rysunek, że to jest ilustracja. No,
I to wszystko zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Słuchajcie. Co nie zmienia faktu, że 42 800. Rano było jeszcze 42 000. Ale niesamowicie dużo detali. Jest naprawdę niesamowicie to zrobione. Z daleka, gdzieś tam na małym telefonie, jak sobie ktoś nie powiększy zdjęcia, nie jesteście w stanie tego zrobić. Agnieszko czy Rafale, nie robimy takich rzeczy, bo to jest kompletnie bez sensu. Co z tego? To równie dobrze możesz sobie zamówić z Bangladeszu followersów, to ci nic nie da. W myśl tych algorytmów, które funkcjonują od 2023 roku, na pewno zauważyłeś, że wiele osób narzeka, jak to zły Facebook, zły TikTok, zły YouTube obciął zasięgi. Nie, nie obciął. Tylko zmieniły się algorytmy i wstawianie kobiety kręcącej tyłkiem już nie generuje zasięgów takich jak kiedyś. Trzeba to po prostu wiedzieć. Trzeba wiedzieć, jak to wszystko działa i jak to wykorzystać w praktyce. No, ja ani seksowny nie jestem, w bikini wyglądam fatalnie, ale milion obrotu robię na Facebooku, milion obrotu robię na TikToku. Dlaczego? Bo wiem, jak działa algorytm i pokazałem wam dzisiaj fragment, co możecie zrobić, żebyście też zainteresowali człowieka. Czyli innymi słowy, rok 2023 to jest content, konkretne treści, które będą przyciągać ludzi. Zwróćcie uwagę, może nawet nie zwróciliście, ale na TikToku ostatnio coraz więcej nagrań jest bez muzyki. Kto z was zwrócił na to uwagę? Dlatego, że muzyka przestała mieć znaczenie po prostu w tym momencie. W zeszłym roku miała, w tym roku nie ma sensu. I ludzie, którzy wam pieprzą, że to jest nowy trend muzyczny, oni po prostu to robią, bo im za to płacą, a wy to powielacie, ale z punktu widzenia algorytmu nie ma to absolutnie żadnego wpływu na zasięg. Więc sami widzicie, nie znacie algorytmów, nie będzie zasięgów, a możecie je poznać, zbudować markę osobistą. To będzie krok w dobrą stronę. Agnieszko, no to wprowadzą. Ale jeżeli zapłacisz $10, ale zarobisz dzięki temu 100 albo 1000, no to można to odżałować. Zgodzisz się ze mną, prawda? Będzie stać, będzie. Jakby to było tylko dla wybranych, to by nie powstawały jak grzyby po deszczu kolejne firmy. Skoro są darmowe rozwiązania, zawsze będą i płatne, to jest nieuniknione, tak to wygląda. Z chętnymi zaraz po webinarze będę rozsyłał wam bonusy i obiecany dzisiaj checklista. Czyli na początek, co tu zrobić, żeby mieć duże zasięgi, obiecane, na koniec. Proszę bardzo i przypominam, że chętni mogą się dołączyć do grupy na WhatsAppie. A z tymi, z którymi się wykupili rozmowę, już wkrótce będziemy rozmawiać, a zaraz po webinarze będziemy rozsyłać wam obiecane bonusy. Życzę miłego dnia i zapraszam na webinar czwartkowy, gdzie jeżeli to się spodobało, to mam nadzieję, że temat, który przygotowałem dla was na czwartek, też będzie atrakcyjny. Trzymajcie się i pozdrawiam. Hej! Dziękuję, Małgorzata. Okej, widzę, że dużo z was zapłaciło za rozmowę. Ja już zaraz wysyłam właśnie, patrzę.